lepsza w tym wypadku na pewno nie oznacza, że gorsza. Równie ważna, a może nawet ważniejsza dla polskiej emigracji w północnej Francji, która w tym roku świętuje stulecie podpisania polsko-francuskiej umowy. Porozumienie to umożliwiło polskim górnikom przyjazd do pracy w tamtejszych kopalniach. Wielu Polaków rozpoczęło wtedy nowe życie. Dziś kopalnie już nie pracują. Zostały po nich wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz zdjęcia. I właśnie fotografie Kasimira Zgoreckiego, a właściwie Kazimierza Zgóreckiego, przenoszą nas w czasy międzywojnia i dają świadectwo życia w emigracyjnej społeczności polskiej. Mężczyźni i kobiety w różnym wieku fotografowani z przodu lub z boku na neutralnym tle. Taka kompozycja miała na celu skupienie uwagi widza wyłącznie na twarzach. Wystawa ta opowiada o trudnych gospodarczych czasach po I wojnie światowej, a zarazem przypomina o dobrej przyjaźni, partnerstwie i dobrej współpracy narodów polskiego i francuskiego. Dziś tego przejawem jest partnerstwo dwóch miast – Chrzanowa i Arno.